Dzień dobry, witam serdecznie, Brothers TV. Mam jedno pytanko. Co pani robi w wolnym czasie poza rapowaniem? Czy bijesz kumpla po kasku? Wieczny ból dupy, ale jak pyknie nam, kupimy tyle wody, że już nie będę go miał. Już kręcimy? Kręcimy? Tak. Tylko znajdź taki kadr, żebym był chudy. Nie ma takiego kadru. Frajer. Jeżeli trafiłeś na ten kanał, to znaczy, że źle trafiłeś. Albo cię źle wychowano, albo twoi rodzice źle założyli blokadę na internet. Jestem znanym raperem, który został youtuberem, kurwa. Dla tych, co mnie nie znają, czyli dla wszystkich, jestem Jagła. Jagła to gościu, który rzucił rap i postanowił obrać ciekawszą ścieżkę swojej kariery, więc został youtuberem. Jeszcze muszę umieć czytać. Mylnie mogliście stwierdzić, że jest to kanał sportowy, ponieważ nie ma to nic wspólnego ze sportem. Moje szanse na wystąpienie na Marakanie przekreśliło skręcenie kostki. Dość tego. Marakana to jest największy stadion, kurwa, na świecie, debilu, w Brazylii. Trzymaj to. Dziś przeprowadzimy debilną sondę uliczną. Zaczynamy. Dobra, a się kurwa spociłem tej. Make up! Dobra. Na początek przeprowadzimy próbną ankietę z moim przyjacielem z Ukrainy. Z Argentyny, kurwa, chciałem powiedzieć. Z Milem, debilem. Dobra, przyjacielu mój piękny, nie było ładniejszych. Zadam ci szereg pytań, które będę za chwilę zadawał ludziom. Ja muszę się, wiesz, tak rozgrzać. Słuchaj, pierwsze pytanie brzmi. Quo vadis? Co pierdolisz? No i kurwa, na Ukrainie się nie czyta lektur. Cześć, mogę zadać ci pytanie? Quo vadis? Wyśmiała nas. No dobra. Pierwsza próba nieudana, ale to nam jeszcze kurwa dzisiaj wyjdzie. Ja tam widzę kolegę na górce, zaraz go tam zaatakujemy, on na rowerze jeździ, to jest sportowiec, to jest sportowy świr. Przepraszam bardzo, Quo vadis? Nie mam czasu. Nikt nie ma kurwa czasu. Quo vadis? Książka. Dziękuję. Nie takie było pytanie, ale okej. Okay. Pytanko. Quo vadis? Tak, Quo vadis. Tak. A ja też się nie znam. A może poznajemy się i wtedy będziemy się znać? Nie, bo będę... Co będziesz? Top 10. Ale będzie, nie, to u mnie to w top 100. Nie. A mogę zapytać twojego psa o coś? Co? Dobra. Czy nie wstyd ci za panią? Chyba tak. Ojej, chyba wstyd. Trzymaj się. Przepraszam. A co pan w tym śmietniku tam znalazł? Szczęście? Matkę? Twoją, kurwa. Czy zgodziłbyś się na seks? A nie, bo to jeszcze nie to, bo jeszcze ta dziewczyna nie przyszła. Ale ze mną? Nie, z tobą nie. Ze mną nie, okej, okay, okej. Okay. Czy kabrioletem można dachować? Dachować? Jak to? No, że tak się, że się kurwa wyglebnie na łeb. No jak jest wypadek i samochód kurwa dachuje, czy kabriolet może dachować? Nie. Nie? Bo nie ma dachu. No ale kurwa, no ale jak się wyjebie, to jak? No nie wiem, kurwa, wleb ci. Czy można dachować kabrioletem? Nie, nie można. Dlaczego? No bo nie ma dachu. Dobre. Czyli to jest takie głowowanie. No tak można to nazwać. Ja też tak uważam. Pierwsze pytanie, czy można dachować kabrioletem? Nie, bo nie ma dachu. Proste. Okej, okay. A jak... no dobra. Czy można kabrioletem dachować? Niewskazane, tak bym powiedział. Ale bzdura, nie? W chuj. Zagiął mnie, ale dobra. Mogę zadać kilka pytań? Czy kabrioletem można dachować? Jak go złożysz? Dobre. A jak nie można złożyć? Czy to wtedy kabriolet? Jeżeli nie możesz złożyć i rozłożyć dachu? No ale on już jest na stałe rozłożony. Okej, okay, okej. Okay. No to myślę, że wtedy głową dachujesz i nie jest to korzystne. Czyli to ja bym powiedział takie głowowanie. Może być. Okej. Okay. Czy można dachować kabrioletem? No nie bardzo. Ja też tak uważam. Dla mnie to jest takie głowowanie bardziej. No chyba tak, chyba też bym tak to nazwał. Dzień dobry, Upojeni TV. Mam pytanko. Co pan robi w wolnym czasie poza rapowaniem? Spaceruję. Spaceruję pan. Bardzo dziękuję i życzę miłego spaceru. Bzdura TV. Mam pytanko. Co pan robi w wolnych chwilach poza rapowaniem? Myślę. Czy bijesz kumpla po kasku? Nie, ale czasami się zdarza. A ty? A ty wyglądasz jak ten piłkarz, jak Jóźwiak z Lecha Poznań. Kurwa, ciecierzyca. Fu, nie lubię. Jeżeli jest coś takiego jak mleko migdałowe, to gdzie migdał ma cycki? No gdzie? Nie mam cycyk. Nie mają cycyk, dobra. Okej, to jest dobra odpowiedź. Skoro mamy coś takiego jak mleko migdałowe, to gdzie ten migdał ma cycki?
ja lubię swoje żarty, dlatego się śmieję. No to dobrze, śmiech to zdrowie. Czyli nie wiesz, ja też nie wiem. Pojęcia. Dobra. Jeżeli mamy mleko migdałowe, to gdzie ten migdał ma cycki? Tutaj pytanie. No nie ma w ogóle mleka migdałowego, my przesadzajmy, tak? Mleko to od krowy jest, nie? Jak dla mnie to tam, to jest jak te wszystkie, jak burger wegetariański i tak dalej, no to taka trochę propaganda bardziej, nie? Bardzo dobrze, jebać wege. Skoro mamy coś takiego jak mleko migdałowe, to gdzie migdał ma cycki? Proszę pana, to jest nie moja branża, ja znam się trochę na ekonomii. Skoro mamy mleko migdałowe, to gdzie migdał ma cycki? Nie wiem. Ja też nie znam odpowiedzi, jakby co, nie? Jeżeli mamy mleko migdałowe, to gdzie migdały mają cycki? Co? Jest wyciskane to mleko z migdału. No i to jest dobra odpowiedź. Aczkolwiek tutaj na moim kanale chodzi o to, że odpowiedzi mają być głupie, nie mają być mądre właśnie. Dlatego będą wyśmieją cię, wiesz. Kamera, akcja czy coś? Dobra, bo zapomniałem tam powiedzieć przy tych kurwa olimpijskich zniczach. Dzwoneczek, trąbeczka, subskrybuj ziomeczka. Extreme Snow TV, kto pani ukradł narty? Nikt? A pani na Giewont? Tak jest. A to w lewo pani musi. Okej, dziękuję. Trzech najgorszych raperów w Polsce. Mil, Jagła i... Kurwa, kto jeszcze? Nie ma więcej. Na tym koniec on mówi, że TKM. No to TKM, dobra. Taco, Hemingway. Hemingway. Był też... To tak zwany Tortilla Bukowski. Okej, to lepiej siada. Ale ty wymieniłeś teraz najlepszych? Tych, co znam. Aha, czy w postapokaliptycznej Polsce jest miejsce dla zombie? Tak, jest. Dziękuję. Czy w postapokaliptycznej Polsce jest miejsce dla zombie? To jest sfera paranauki, o tak bym określił. Trudno się do tego stosunkować. Czy w postapokaliptycznej Polsce jest miejsce dla zombie? Człowiek człowiekom wilkiem. A zombie. Dokładnie. O tym wypróżnianiu pominę. Czy w postapokaliptycznej Polsce jest miejsce dla zombie? Nie ma. Nie? Nie będzie. Nie ma zombie. Postapokaliptycznej Polski też nie ma. No też. No to prawda. No. A, no to nie wiem, będzie. Będzie. Bo człowiek człowiekowi człowiekiem, a zombie. A no w sumie tak. No właśnie, widzisz, to się nie wzięło tak z nieba. No w sumie. Czy w postapokaliptycznej Polsce jest miejsce dla zombie? No jest. Bo to postapokaliptyczna Polska. Zgadzam się. Specjalnie wymyślnie tak kurwa trudne pytanie, że sam nie potrafię wymówić, nie? W jakim momencie następuje wypróżnienie? Co to jest wypróżnienie, kurwa? Jak kupę momencie? Robisz? Jak gniecisz stolca? Jak słuchasz twoją muzykę? Dobre! W jakim momencie następuje wypróżnienie? Wow. No. Jeżeli zawartość ze środka znajduje się na zewnątrz. Tak myślę. Bardzo, bardzo mądra odpowiedź. Ja na przykład uważam, że najwłaściwszą odpowiedzią jest taka, że w momencie, kiedy średnica odbytu osiąga rozmiar hula hop. Oh boy. No ale to jest tylko moja teoria, prawda? Czy Ukraina słusznie okupuje polski Lwów? Nasz Lwów, kurwa. Lwów jest nasz. No ale jak wasz, kurwa, żeście go siłą wydarli? No nasz jest. Będziesz duszę pierdolił, jeszcze kurwa Poznań będzie nasz. No i masz kurwa disa, frajerze. Czy Ukraina słusznie okupuje polski Lwów? Tak. On jest Ukraińcem. Bo tu mam kolegę z Ukrainy i się z nim kłócę, żeby Lwów oddał i nie chce. No to nikt nie oddaje, jak nie chce. Ma oddać. Dlaczego? No bo kurwa znasz. No, ale możemy się podzielić. No to, no chociaż podaj. Nie. Głup, jebany chuj. Dobra. No debil, da bajop. No to jest kanał polsko-ukraiński jakby co. Polska uczy, Ukraina ukradła Lwów. Kiedy oddacie Lwów? Rytka damy, oddacie mi Lwów. Pisle zautro. Pojutrze mówię. Pojutrze? No, damy, no. Ale ja nie oddam. Siemka, takie szybkie pytanko. Czy uważasz, że mam jędrne cycki? Tak. Tak. Dobra, a ja jeszcze zadam koledze też pytanie. Czy jeżeli bym ci dopłacił, to uprawiałbyś seks z moją koleżanką? Niestety nie. Czy moja koleżanka ma większe balony niż pani? Nie. Słuszna odpowiedź. Ciężka ta torba? Nie. 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 Bo wy pani co właśnie chciałem taką kupić w tym tygodniu? Tak. I tego się zastanawiam, czy nie za ciężka? Nie. Dzień dobry, witam serdecznie, Brothers TV. Mam jedno pytanko. Co pani robi w wolnym czasie poza rapowaniem?
A ja nie rapuję. Nie? A może czas zacząć? No może, właściwie tak. No. To ja zapraszam do mnie do studia nagraniowego i nagramy coś. A gdzie pan, gdzie się mieści studio nagrań? Kasprzaka 58, muzyczna szwalnia. No, może skorzystamy z koleżanką. Zapraszamy serdecznie, do widzenia. Dlaczego ptaki latają kluczem, a nie pilotem do garażu? Dlaczego kto latają kluczem? Блядь, почему птицы летают ключом, а не переключателем от телевизора? Я ебу. Вот я не ебу. Dlaczego ptaki latają kluczem, a nie pilotem do garażu? Nie mam pojęcia. Dlaczego ptaki latają kluczem, a nie pilotem do garażu? No, klucz jest staroświecki po prostu. Wolą stare metody. Te nowe są przereklamowane. Ja myślę, że jednak chcą latać kluczem, bo boją się, że baterie się władują. Dlaczego ptaki latają kluczem, a nie pilotem do garażu? Bo nie mają pilota. Zapomniałem, że chciałem dodać sobie profesjonalizmu i będę teraz artystą. Czy wiesz, co to jest? Jakiś disk? Tak. Frisbee, tak? Tak. No. Dzięki. To wszystko. Wszystko? Tak. A chcesz więcej? Chcę frisbee. To masz. Dziękuję. Proszę. Można? Tak. Dziękuję. A tak naprawdę jest płyta winylowa. Kurwa, jakieś polskie przeboje. Depeche Mode. Dobra, jak wyszukam jakiś aparat, gdzie można będzie... No, to, albo sobie w frisbee pograć z kolegami, z psem. Ale chcę rapera, bo chcę płytę dać jeszcze. Jeszcze tą płytę chcę odchnąć. Rapujesz coś? Ja cię w ogóle kojarzę. Kojarzę cię, tak. Kiedyś piliśmy razem. Nie pamiętasz, bo byłeś najebany. Ale nie słuchasz rapu? Słucham? Nie słuchasz rapu? Nie, nie. Słucham? Nie słuchasz. To dobrze, bo mogę schować płytę rapową, którą chciałem ci dać za darmo. Czy mój mikrofon przypomina ci twoje odbicie w lustrze? Nie, twojego kutasa przypomina. Czy mój mikrofon przypomina ci twoje odbicie w lustrze? Zupełnie nie. Jeśli zgadniesz, że mam 29 lat, to w nagrodę pozwolę ci się ze mną napić. Kiedy idziemy? No i to jest odpowiedź. O, mi telefon jebnie. To dobra, jeżeli zgadniesz, że mam 29 lat, to w nagrodę pozwolę ci się ze mną napić wódki. Ile mam lat? No nie, 3 dychy. Nakręciłeś to, kurwa? Tu mam takie pytania. W wieku ja się seksowałem bardzo. Panie, ja też się seksuję, ale ja właśnie po to nagrywam te odcinki, żeby się seksować. No normalnie, co będziesz chciała? Tak jest, za darmo. Tak dam, na cyckach. Tylko. Kurwa, jesteśmy dogadani. Dobra, to pa. Dzwonił kumpel. Czy narkotyki są dobre i dlaczego tak? Nie jest dobre, bo nie używam tych narkotyków, kurwa. No dobre, marihuanę paliłem. Czy narkotyki są dobre i dlaczego tak? Pomagają niektórym osobom, nie? Dziękuję, reszta mnie nie obchodzi. Czy narkotyki są dobre i dlaczego tak? No tak. Dobre. Zbliżają. O. Otwierają ludzi. A patrz, że nikt nigdy mi nie wierzy w to, nie? Gdyby nie alkohol, to bym nikogo nie znał. I nie robiłbym teraz tego, co robię. To ostatnie. Czekaj, bo już nie widzę pomału. O tych, tych i... Dobra. Czy narkotyki są dobre i dlaczego tak? Bo dużo ludzi tak mówi. No i kurwa, właśnie! Ej, w ogóle beka w chuj, słuchajcie, to naprawdę nie było wyreżyserowane. My stoimy tam od 2 godzin i teraz patrz to, ja to zostawiłem piwo wcześniej. I teraz sobie je kurwa wezmę! Dobra, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Fajne odpowiedzi. Miło Bądźcie się rozmawiało. Zdrowi, szczęśliwi. Wzajemnie, dziękujemy bardzo. No i będziemy się rozmnażać. I na tym możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Dzwoneczek, trąbeczka, subskrybuj ziomeczka. Elo. Ale teraz mi wyszło w końcu.